Ale chciałem spowiedzieć, nigdy nie byliśmy jako osoby, a nie jako zespół bardzo, bardzo wygadani. Także tematy polityczne może poza Michałem. Ale w 2017 roku trudno być niewygadany politycznie. Trudno nie zająć jakiegoś stanowiska. Ja już nie mówię o tym, o chlebie, który się dzieje parę ulic stąd, ale mówię o zwykłych ludziach. Nie wiem, może żyłem przez wiele lat w jakiejś bańce. Myślałem, że z każdym dniem, że cywilizacja posuwa się dalej. Rasizm, inne wypaczenia wciąż są. Wciąż z każdego dnia to znikają. Pozywamy się ich, ale to nieprawda. To zwykli ludzie tworzą ten świat. Mam tego dosyć. Ale to człowiek. Mamy tego my jako zespół. Okej, to już rządzę. Okay, peace, black.
doświadczenie w formie. Dziękuję bardzo Michałowi Mietowskiemu, który przyniósł dla mnie antybiotyk do swoim synu. Bankrot bez ubezpieczenia. Dobra, nie ma co. Nie przebiję dzisiaj konferencji. Które widziało się w 2016 roku. Wciąż jestem pełen nadziei w to, co ma nadejść. Wiem, że słabi ludzie umierają. Ludzie, którzy mieli dla nas znaczenie, nie mieli dla nas znaczenia. Wczoraj umarł Dave Franklin, wokalista zespołu Beatles. To był dla mnie kimś pomiędzy Rejem Kapo a Panem Jezusem. Ale gdzieś tak dużo dobrego. Czasem tracę wiarę w tą scenę i hardcore. Nagle wjadę na koncert kilka kilometrów od domu i widzę tych wszystkich zajebanych ludzi i przez to sam się w jakiś sposób nakręcam. I tutaj idę na próbę i widzę tych ludzi, którzy nakręcają mnie do innych, kolejnych dobrych rzeczy. Więc mam nadzieję, że 2017 rok będzie o wiele lepszy od 2014-2015 i 1903 roku. Okej, dajmy.